Państwa serdecznie w ostatnim tegorocznym wydaniu Wiadomości. Dziś naszym gościem specjalnym jest pani fotograf Zuzanna Starenga. Witamy! Elo, elo! Pleder, pleder i po plederze. To już ostatni dzień naszego wyjazdu, a więc mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili i że ich prace zachwycą wszystkich. Zobaczmy teraz TVO Pleder. Reklama! Ojej, ale mam ochotę na herbatę. Masz! Ojej! Nigdy nie piłam takiej dobrej herbaty. I jeszcze z dostawą do domu. Po reklamie. Poproszono mnie, żebym powiedziała coś, co zachęciłoby do udziału w plenerze. Ja się tak zastanawiam, co to mogłoby być. Wydaje mi się, że to coś, to każdy z osób utalentowanych artystycznie, tych osób, które lubią fotografować, malować i rysować, nosi to w sobie. Ale żeby to się mogło rozwinąć, to jest potrzebna przestrzeń i czas. Takie przestrzeń i czas jest właśnie na plenerze w Otorowie, gdzie przez 3 dni możemy twórczo się rozwijać, pracować, spędzać razem czas i kreatywnie przygotowywać wspólne projekty. Do czego zachęcam i zapraszam. Wczoraj mieliśmy zaszczyt gościć w naszym dworku pana Adama Polańskiego, słynnego fotografa z Nowego Tomyśla, którego prace już zasłynęły w świecie. Mamy też możliwość teraz obejrzenia wywiadu z nim. Reklama. O, Spice to sprawił ten spray! Jeden psik i komary trzymają się za narzechy! O, Spice! Nasz sklep ubierze cię od stóp do głów. Second Hand, moja marka, moje życie. Po reklamie. A więc, złapaliśmy pana Adama Polańskiego. Panie Adamie, od ilu lat zajmuje się pan fotografią? 25 prawie lat, będzie kiedyś z tego dzień. A co pana zachęciło do takiego hobby? Na początku lat 90. aparat dał mi mój brat i tak po prostu się zaczęło. Aha, a czyli jako dziecko myślał pan już o takiej fotografii bardziej na poważnie? Nie. Ja po prostu wstrykałem wszystko, co się da, tak jak każdy młody człowiek. To jakąś imprezę, to ptaszka, to motyle. I tak jakoś potem wyszło, że zostało mi to i poszedłem w to bardzo wąsko, czyli fotografuję na części ludzi. Czy ktoś uczył pana fotografować? Jestem samoukiem, samemu wszystko, a potem czasem się zdarzało, że gdzieś się tam jeździło, żeby popatrzeć, jak fotografuję. Co najbardziej lubi pan fotografować? Ludzi czy martwą naturę? Ludzi. Gdybym mógł, to tylko bym tylko. Czyli uważa pan, że ludzie są ciekawsi? Martwa natura aż tak nie zaciekawia. Nie, jedno i drugie zawsze fachowców cenię w każdej dziedzinie fotografii, ale wszędzie jest tak, że najtrudniej jest fotografować ludzi, bo w nich jest pełno emocji, jest troszeczkę to inny typ fotografii. Okej. Co pan by poradził takim amatorskim fotografom, którzy próbują swoich sił, chcieliby fotografować bardzo dobrze? Jak zacząć? Jak najlepiej takie podstawy? Podstawy to po pierwsze poznać swój aparat, mieć pomysł na zdjęcie i możliwość popełniania ich jak najwięcej z tego względu, że nie jedno zdjęcie jest lepsze, tylko z tego trzeba coś wybrać, co powoduje, że to zdjęcie będzie miało to coś. Okej, dziękuję bardzo, nie będziemy dalej przedłużać. Dziękuję bardzo. Pan Adam Tolański, a mówiła... Pewnie większość z Was już słyszała, ale zobaczmy na własne oczy, co w ostatnim tygodniu zawładnęło internetem. Szymo! Emilka! My uczniowie od Fejsa, artystyczne dusze, przybywamy tu co roku, choć nas nikt nie zmusza. Każdy z nas ma inny świat, żyjemy tu jak z bratem brat. My uczniowie od Fejsa, artystyczne dusze, przybywamy tu co roku, choć nas nikt nie zmusza. Każdy z nas ma inny świat, żyjemy tu jak z bratem brat. Mamy to, czego nie ma nikt inny, każdy z nas inny talent ma. Super chłopcy i świetne dziewczyny, kreujemy tu własny świat. My artyści lat na ścianie więcej, noce nasze i nasze są dni. Nie ma lepszych od uszulanek, nam ten plener po nocach się śni. Jeśli ktoś śpi. Nikt ich nie powołał. Proszę. Sami powołać.
tak jak Iwan sam można by jeszcze raz, tylko z taką dykcją, co ja bym z tej strony... Lecim z tematem, o to robię, yo! O! Dobrze, 2015! 15! 15! 15! 15! 2, 1! Zapowiedzieć Zuzię Starengę. Zuzia dzisiaj bardzo cierpliwie zrobiła nam świetną sesję. Ciekawe, co nam dzisiaj opowie. Cześć. Dziś robiłaś nam sesję. Jak się z nami pracowało? Było bardzo śmiesznie, zabawnie, ale trudno. Okej, jak Ci się ogólnie podobało na plenerze? Bo to w sumie już ostatni dzień minęło. Jesteś w grupie fotografów. Tak, myślę, że zrobiłam dużo fajnych zdjęć i jestem z nich dumna i jestem usatysfakcjonowana. Przy okazji była dobra zabawa i ogólnie było super. Od ilu lat fotografujesz? Tak w sumie myślałam o tym na poważnie dopiero w pierwszej klasie gimnazjum, ale do czynienia z aparatem, wiadomo, miałam już o wiele wcześniej, gdzieś na jakichś rodzinnych imprezach, na wakacjach i w ten sposób. Okej. Wiążesz przyszłość z fotografią? Nie, myślę, że to raczej będzie moje hobby. Okej. Wczoraj mieliście warsztaty z panem Adamem Polańskim. Czego ważnego się nauczyłaś? No tak, wczoraj wyszliśmy z panem Adamem w plener. Dowiedziałam się wielu zasad dotyczących mimiki człowieka, dotyczących jego oczu i dowiedziałam się naprawdę wiele, że wszystko można wyczytać z oczu. Okej. Może być? No. Jak się pani podobało na plenerze w tym roku? Drugi raz i oczywiście cudownie. Co pani najmniej wspomina z tych trzech dni? Popcorn. Ale... Och, ale mam ochotę na herbatę. Masz! Ojej! Teraz my, pierwszy raz, cała nasza ekipa... Ojej. Teraz, pierwszy raz, cała nasza ekipa przed kamerą. Dziękuję wszystkim za współpracę. Siostrom Urszulankom, naszym opiekunkom i wszystkim artystom. Dziękuję. We'll be right back.